Szanowni Państwo, przede wszystkim pozwólcie, że zwrócę się do tych, którzy są nadzieją nie tylko Dębnicy, nie tylko ziemi słupskiej, nie tylko Polski, ale w ogóle wszystkich nas, wszystkich ludzi, czyli do tych najmłodszych. Chcę Wam powiedzieć, że ostatnio miałem okazję porozmawiać z Leo Benhakerem. Była to długa, długa rozmowa na temat przyszłości polskiej piłki. I on mówił, że prawdziwą nadzieją dla niego nie są dzisiejsi reprezentanci, nie są ci, którzy zdobyli już wielkie nazwiska, sławę, pieniądze, tylko dzisiejsi 8, 10, 12, 15-latkowie, dla których Orliki będą szansą bez porównania większą niż dla mojego pokolenia, aby rzeczywiście każdy, kto ma odrobinę talentu, kto ma waleczne serce, kto nie boi się wyzwań, mógł stać się wybitnym sportowcem. Myśmy rzucili pewien pomysł, trochę pomogli, ale tak naprawdę bez ludzi, bez zaangażowania mieszkańców i bez też takiego, jak rozumiem, wsparcia ze strony najmłodszych, którzy pewnie też mówili Wam w domach, że chcieliby mieć nowoczesny kompleks boisk. Bez tego oczywiście Orliki by nie powstawały. Jeszcze nie przed kamerą. Tak.